24. Moto Radio. Moto Radio 24. W Moto Radio poruszamy kolejny temat, zgoła inny od tych, które poruszaliśmy, bo naszym kolejnym gościem jest pasjonat tego, co też lubimy, no bo jednak czterech kółek i silnika mocnego, Sławek Zamorski z Grupy Kładowej Południe. Witamy cię serdecznie. Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, witam prowadzących. No słuchajcie, Sławka to można przedstawić jako naszego prawie współpracownika stałego, bo Sławek prowadzi wtorkowe wydanie programu o kładach, więc Sławek, no nie wiem, czy cię traktować jako gościa, czy jako współprowadzącego tutaj dzisiejszy program, ale wiem o tym, że już przetarte szlaki są. Grupa Kładowa Południe ma u nas swój program i to bardzo ciekawy. Sławek, zadzwoniliśmy do ciebie, bo zbliża się długi weekend. Jakie ty masz, że tak powiem, plany i co byś polecał naszym słuchaczom, jeżeli by chcieli spędzić jakoś atrakcyjnie ten weekend? Ja wiem, że rozmawialiśmy, że pogoda sprzyja tobie. Na mnie bardzo, ale wam no, tak. Ja myślę, że jeśli chodzi o kłady, to nie ma złej pogody, prawda? Dokładnie, nie ma złej pogody, jeżeli chodzi o kłady i można powiedzieć, że to, co zapowiada się na najbliższą majówkę, jest absolutnie chyba pogodą, bym powiedział, stworzoną dla kładowców, ponieważ z tego, co patrzyłem, to temperatury w granicach między 10 a 15 stopni, z jakimiś lekkimi opadami deszczu, więc ani się nie zgrzejemy, ani się nie skurzymy, a będzie po prostu fajnie, jeżeli chodzi o właściwości jezdne. Oczywiście może to być, wymagać jakichś specjalnych strojów, jeżeli się będziemy wybierać na dłuższe przejażdżki, bo jednak ta temperatura około 10 stopni dla jednak człowieka, który siedzi na pojeździe podobnym jak motocykl, no może go delikatnie przewiać, ale przy obecnej technologii, technice i w ogóle materiałach, które są sprzedawane, praktycznie ten problem już przestał doskwierać komukolwiek. A powiedz mi tak, bo teraz wiadomo, że wy jesteście grupą taką już zamkniętą, bo jeździcie ze sobą już od wielu, wielu lat, macie stałe trasy, ale co ma zrobić taki człowiek, który chciałby spróbować? Czy jest jakaś szansa na przykład na wypożyczenie takiego kładu? Czy wy wiecie tak, o czymś takim, żeby ktoś zapisał się na taką wyprawę kładową? O, tego powiedziałem. Znaczy jak najbardziej takie możliwości zawsze są. Jest wiele firm, które zajmują się wynajmem kładów. Ja zapraszam na nasz profil Kładowa Grupa Południe na Facebooku, ewentualnie na naszą stronę sqgp.pl. Przypomnijmy, Kładowa Grupa Południe Facebook. Tak jest, gdzie znajdziecie Państwo informacje na temat między innymi naszych partnerów, którzy właśnie oferują możliwość wynajęcia kłada albo samodzielnie, albo wynajęcia sobie kłada, jeżeli ktoś to robi po raz pierwszy i chce zobaczyć, czy będzie mu się to podobało, czy nie będzie mu się to podobało, razem z przewodnikiem. Zresztą taka oferta jest także w ramach Kładowej Grupy Południe, razem właśnie z naszymi partnerami jesteśmy w stanie poprowadzić po trasach turystycznych, poczynając od godzinnych, dwóch, trzy, a jak ktoś będzie chciał, to całodniową, z ogniskiem, z kiełbaską i spędzenia fajnie czasu i fajnej rozrywki, Sławek, powiedzmy, na ty pierwszy mówisz, rzut turystycznie. Sławek, tak. Ty mówisz o tym bardzo profesjonalnym podejściu, które ja również bardzo sobie cenię, bo prowadząc szkolenia z doskonalenia techniki jazdy przez te ponad 20 lat, zawsze preferowałem takie profesjonalne podejście, czyli przemyślane, przeanalizowane, ale długi weekend to niestety też nasza szara polska rzeczywistość. Ktoś wyciąga kłada, bo ma i jest, mówiąc wprost, amatorem, ale jak to amatorzy często uważają się za mistrzów świata. Powiedz proszę w kilku słowach, na co zwracać uwagę, gdzie jeździć, jak się przygotować takiemu zwykłej osobie, która gdzieś tam dorwała sobie tego kłada, ma tego kłada i jedzie,
żeby nie napytać sobie biedy i z punktu widzenia przepisów ruchu drogowego i z punktu widzenia bezpieczeństwa takiego fizycznego. Znaczy, jeżeli chodzi o quady, to tak naprawdę quady są regulowane jak każdy inny pojazd mechaniczny, czyli jak każdy inny normalny pojazd mechaniczny, nie możemy na przykład w nim wjeżdżać legalnie do lasów. Możemy się poruszać tylko po drogach, nazwijmy to publicznych, gminnych, ewentualnych ścieżkach polnych, natomiast należy pamiętać i bardzo bym prosił wszystkich użytkowników quadów, również wszelkiego innego offroadu, żeby jednak szanować prywatną własność innych osób i nie jeździć po polach, po łąkach, ponieważ później właśnie robi się taki troszeczkę niefajna atmosfera wokół środowiska quadowego. No, ekstremalną sytuacją była zeszłoroczna, kiedy dwóch crossowców po prostu przejechało sobie przez pole golfowe w Paczułtowicach, masakrując green fee. Ja to zawsze to powtarzam i Marek też był świadkiem wielokrotnie, żeśmy rozmawiali na ten temat, nie wybielimy całego świata, zawsze znajdą się czarne owce, które właśnie tworzą taką złą atmosferę wokół środowiska i później wszyscy są źle nastawieni. Ale ja też chciałbym zwrócić też do takich zwykłych uczestników. Jedna podstawowa zasada, jeżeli już poruszamy się na tych quadach, jedziemy drogą, nieważne jaką, czy to jest droga asfaltowa, czy szutrowa, przejeżdżamy koło osób spacerujących, czy jadących na rowerach, to jest taka sama zasada, jak w przypadku poruszania się samochodem lub innym środkiem lokomocji. Zwolnijmy, przejedźmy pomalutku. Ale uwaga, zwolnijmy do prawie prędkości pieszego, a nie zwolnijmy z 8 dych do 6. Bo... Tak, dokładnie. Zwolnijmy, mam na myśli, po prostu przejedźmy bardzo pomału, tym bardziej, że gwarantuję, jako ten człowiek, który wiele lat już jeździ na quadzie, że ten quad nie zatrzyma się natychmiast, a my nie mamy gwarancji, że dziecko na przykład nie postanowi wyskoczyć, bo będzie chciało tego quada sobie oglądnąć z bliska. I w tym momencie taka osoba idąca z dzieckiem za rękę, dziecko się wyrwie, nie zatrzymacie quada. A to jest 300-400 kilo, które wpada na tego biednego człowieka, no i nie chcę już mówić, co to oznacza. A więc amatorów, naprawdę ostrożność. Do amatorów prosimy, kierujemy nasze słowa, żeby szanowali innych uczestników, szanowali czyjeś pole orne, bo to, że dla kogoś to wygląda jak ładna trawka, to może się okazać, że to jest coś, na co się pracuje. To jest jedna sprawa. A druga, tak, dość kontrowersyjna, jeśli chodzi o przepisy dotyczące quadów. Quad to jest taki pojazd, w którym teoretycznie nie musimy zakładać kasku. Prawda? Bo nie jest to prawdą. Absolutnie to nie jest prawdą. Właśnie, chciałem to sprostować, bo kiedyś był taki przepis, że można było quada zarejestrować jako pojazd samochodowy inny i wtedy nie trzeba było. Wielu quadowców wykorzystywało ten przepis, ale doprecyzuj proszę tą kwestię. Znaczy, wyjaśnijmy sobie od razu w ten sposób. Jeżeli chodzi o przepisy, one są w tej chwili wyjątkowo jasne. Przynajmniej jeżeli chodzi o samochodowy inny. W przypadku pojazdów samochodowych innych nie ma żadnych wątpliwości, kask musi być. To jest jedna sprawa. Super. W przypadku tak zwanych T czy B, czyli traktorów, niektórzy twierdzą, że nie. Absolutnie nie zgadzam się z tym, dlatego że przepis w tym zakresie też jest jasny. To jest z innych przepisów wynika, że to jest jednak pojazd czterokołowy, tak zwany lekki, i w tym momencie należy na takim czterokołowcu posiadać kask. Mało tego, otwarty, a już prawda? Abstrahując już absolutnie od kompletnie innej sprawy. Quad tylko z pozoru nie jest wywrotny. Ja po prostu, mnie skóra cierpnie na plecach, kiedy przejeżdżam nieraz i widzę jadącą osobę sprzeciwka, która nie dość, że jedzie bez kasku, to już mistrzostwem świata nieraz w jakichś trampkach, w krótkich spodenkach i tym podobne. Naprawdę to jest 300 kilo co najmniej, a niektóre quady ważą pod 500 kilo z wyposażeniem. I możemy sobie wyobrazić, jeżeli nie mamy zbroi, jeżeli nie mamy kasku, jeżeli nie mamy odpowiedniego zabezpieczenia, każdy, kto dłużej jeździ na quadzie, wie, że ten pojazd jest wbrew pozorom bardzo wywrotny i bardzo zawodny. Ja się zawsze śmieję, że jeżeli gdzieś podjeżdżamy i zdarzy się nam tak zwana rolka, że się quad, trzeba szybko uciekać z tego quada. Ja mówię już o takich ekstremalnych jazdach, na które doświadczeni rajderzy sobie mogą pozwolić, to ten quad nie wiadomo dlaczego
On nie ucieka w przeciwną stronę, on leci za tym rajderem. To jakiś taki zbieg okoliczności, po prostu uważajcie, bo to życie ma się tylko jedno, zdrowie ma się tylko jedno, a wyobraźcie się, co znaczy, jak 300-400 kilo na was spadnie. Dziękujemy serdecznie za wyjaśnienie. Ja tylko dodam słuchaczom, że tak sprawdziłem na szybko, tak jak i w przypadku quadów, jak i w przypadku motocykli, 60% urazów to są urazy nóg. A więc to, co powiedziałeś, dbajmy o te nogi, a do tematu jeszcze wrócimy za chwileczkę po krótkiej przerwie. Naszym zegarze 19:35, a my rozmawiamy o bezpieczeństwie na quadach tym razem i naszym gościem jest Sławek Zamorski. Witamy cię serdecznie, Sławku, jeszcze raz. Witam ponownie po przerwie. Grupa Quadowa Południe, to trzeba dodać, bo to rzeczywiście fantastyczna organizacja. I ja tutaj wróciłbym do tych wyjazdów, bo ja sobie taki wymyśliłem, że zabiorę całą swoją rodzinę na taką wycieczkę quadową, na takie pierwsze spotkanie z quadem. Czy powiedzmy sobie 12-letni wnuk i córka, która ma tam powiedzmy sobie ileś tam lat, czy my moglibyśmy się po prostu, każdy dostałby taki sprzęt, na jakim potrafiłby jeździć? Tak, generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o część wypożyczalni, jest w stanie zaoferować także quady mniejsze, ale jednak, jeżeli my rozmawiamy teraz, Marku, o sytuacji takiej, że
jedziemy na jakąś wycieczkę, no to tu musimy wrócić do przepisu ruchu drogowego, które mówią, że jednak można się poruszać samodzielnie po ukończeniu 16 roku życia. Wcześniej nie ma takiej już możliwości. A, to nie wiedziałem o tym. Więc generalnie... A te dzieci, co jeżdżą... To ja bym doprecyzował takie... może te przepisy, bo jestem akurat na bieżąco. Mój syn... Już teraz 15-latek, ale w wieku 14 lat można przystąpić do kategorii AM, która uprawnia do jazdy motorowerem, czyli takim pojazdem do 50 cm, motocyklem do 50 cm lub czterokołowym pojazdem lekkim, też taką 50-teczką, więc... Zgadza się. Dziękuję. Faktycznie zapomniałem o tym, że to od 14 roku życia w to wchodzi. O tym też myślałem, ale masz rację. Absolutnie dzięki za skorygowanie. Ja dlatego to powiedziałem, ponieważ nie do końca zgadzam się z przepisami, które są, ponieważ taki młody człowiek ma tylko i wyłącznie obowiązek zrobienia 5 godzin lekcji i przystąpienia do egzaminu. To jest masakra. 5 godzin praktycznych zajęć i przystępuje do egzaminu i wyjeżdża na drogi publiczne. To jest absolutna abstrakcja w naszych przepisach. Następna sprawa, o której się praktycznie w ogóle nie mówi, bo oczywiście można wozić tą małą letnią osobę, bo większość kładów jest homologowanych dwuosobowo. Można wozić ze sobą takie mniejsze osoby, mając odpowiednie zabezpieczenie. Uwaga! Broń Boże, bez mocowania w postaci pasów, bo spotkałem się z takimi rozwiązaniami, widziałem u niektórych kładowców, że montują sobie pasy. No to po prostu z przerażeniem na to patrzę, bo i zwracałem na to uwagę, dlatego że wystarczy teraz sobie wyobrazić sytuację, kiedy ten kład się wywraca, ten kierowca jest wolny, mówiąc krótko, jest w stanie uciec, natomiast to jego dziecko przypięte pasem nie ma szans, jest pod kładem, jest pod tymi 300 kiloma, czy tam i więcej, więc broń Boże, żadne pasy na tego typu pojazdach. No i oczywiście następna sprawa, jeżeli już mówimy o przewożeniu małoletnich, do 10 roku życia można też wozić mniejsze dzieci, ale nie można przekraczać, jak dobrze pamiętam, 60 km na godzinę, nie, chyba nawet 40 km na godzinę. 40, tak, dokładnie. Więc ja bym się nie odważył, powiem wam tak osobiście, że wożąc takie małe dziecko na takim kładzie, który waży, no ile taki kład waży, 300 kg waży? Od 300 w górę, do 500, 600. No ale powiedzmy o sytuacji teraz, która będzie na bieżąco, czyli komunii i tych klasycznych prezentów. Kupmy dziecku kłada na komunii, no bo przecież co to jest rower? Co ty na to, Sławek? Znaczy, tak jak rozmawialiśmy... Mów śmiało, mów. No, śmiało. W międzyczasie powiem tak, jest generalnie rzecz biorąc, uważam, że pomysł nie jest zły pod jednym warunkiem, że w pierwszej kolejności, zanim tego kłada przekażemy temu do jazdy samodzielnej, w ogóle jazdy temu obdarowanemu dziecku, to zapiszemy go do jakiejś szkoły, gdzie będzie się uczył. No i znowu wracamy do tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. On i tak musi mieć 14 lat, żeby mógł się tym kładem poruszać. A wszędzie gdzie indziej, tylko i wyłącznie na wyznaczonych specjalnych torach i miejscach, no, na potrzeby szkoleniowe. Zgodnie z zasadą rozwoju kierowców chociażby wyścigowych, no Kubica od 4 roku życia jeździł w gokartach, w wieku 7 lat jeździł gokartem, który osiągał prędkości 130-140 km na godzinę, ale to dlatego, że jego edukacja była we właściwy sposób przeprowadzona, a nie był puszczony, jak to mówimy ładnie, w samopas. Wiecie, co tyle wypadków jest z udziałem młodych, znaczy z udziałem dzieci, które dostały właśnie na komunię kłada, ojciec daje, odpala i młody jedzie nie wiadomo gdzie, gdzieś po placu, gdzieś po polach, no i niestety, może to skończyć tragicznie i takich wypadków już było co niemiara. No, rozmawialiśmy o tych najważniejszych elementach zabezpieczenia, bezpieczeństwa kładowca, no i doszliśmy do wniosku, że w zasadzie kask nie jest najważniejszym elementem, tylko najważniejszym elementem jest mózg po prostu, świadomość, zdrowy rozsądek, prawda, i niezależnie od wieku. Jak najbardziej. A jeżeli już chodzi o ubranie, no to kask i ochrona kręgosłupa, to są, uważam, absolutne minima, które każdy jeżdżący na kładzie powinien dbać, bo tak głowy, jak i kręgosłupa, no niestety nie naprawią nam już, jeżeli się nie daj Boże coś stanie. Słuchajcie, reszta, coś można jeszcze próbować. Dobra, ale, słuchajcie,
Dziękujemy ci, Sławku, natomiast... za wizytę. Ja zapraszam wszystkich co wtorek na godzinę 19 na spotkanie właśnie z Kładową Grupą Południe. Mam nadzieję, że mnóstwo ciekawych rzeczy się Państwo dowiedzą od Sławka i jego gości. No, polecam rzeczywiście fantastyczny program. Wiele rzeczy można się z tego programu dowiedzieć i nauczyć. Sławeczku, bardzo ci dziękujemy. No ja i też, miłego ja weekendu. Dziękuję. Tam niech troszkę pokropi, troszkę, a tak prywatnie gdzie się wybierasz? Które rejony? No tu gdzieś w okolicach Krakowa nie będę jeździł, raczej nigdzie dalej, bo akurat mam inne plany, natomiast chciałbym tylko jedno, zachęcam do kontaktu na naszą stronę, posłuchania nas, tak jak Marek zapowiedział, jak również uważajcie, no i jedno sprostowanie, nie jesteśmy grupą zamkniętą, jesteśmy grupą otwartą, można do nas dołączyć. Zapraszamy. Liczyłem na tą informację, dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy. Dziękuję.